Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dungeon Defendera. Dwójeczkiem z Safe Mode jest dzisiaj ze mną Sharkson. Dobrek. Tak, to jest ta osoba, która mi najbardziej psuje grę za każdym razem, ale mam nadzieję, że tym razem jakoś tam wyjdzie nam to sprawnie. Wybieramy sobie kolejną mapkę, czyli Endgame. Wybieramy sobie poziom Nightmare 1, spróbujmy. Skórze może być trudno. I tak, wykonywaliśmy na pewno ostatni odcinek, był na ściekach. Kolejny będzie tutaj. 250. Dobra, damy radę. To lecimy. Kolejna mapka. Kolejna do wykonania, zobaczymy jak ona nam tutaj pójdzie w ogóle. Nie wiem jeszcze, która postać będzie to naszą dzisiaj prowadzącą. Myślę, że to będzie nasz cyborg. Czyli nasza pani cyborg. Gdyż chcę jej bardzo nabić tutaj bardziej level. A postać ta pierwszoplanowa zawsze dostaje tego levelu więcej niż te postacie drugoplanowe. Dlatego też ona będzie na naszym głównym planie, czyli nią tu będziemy grali. Ale wieżyczki będziemy ustawiali głównie z naszego Abyssa, gdyż on jest najbardziej rozwinięty pod tym względem. Z tego wykorzystamy tylko i wyłącznie może jakieś upgrade'y, czyli na... czyli upgrade na polepszenie wieży, czyli na większy damage. A tak, to będziemy bardziej bazowali na Abyssie. Zobaczymy jak nam w ogóle wyjdzie w praniu. Dobra, to jest... A, już wiem, która to jest mapka. Oj, to ona będzie strasznie kijowa. Ona miała dwie strony. Tak, ma dwie strony. Do tego ma tutaj jeszcze... do bronienia. Ile jest... Czekaj, ile jest stron? Tutaj jest jedno wyjście, tu jest drugie wyjście. I z drugiej strony też są dwa. Czyli łącznie mamy cztery wyjścia. To jeszcze nie jest aż tak źle. W takim razie rozplanujemy to w ten sposób, że gdyż, ponieważ, że ustawimy jeden upgrade'ik tutaj po długości, tutaj powiedzmy nawet do końca, aż do tego miejsca, dobra, akceptujemy, to przechodzimy naszego Abyssa i w tej oto linii będziemy ustawiali szkielety. Szkielety dzięki temu upgrade'u będą o wiele, wiele silniejsze. A dzięki czemu będą jeszcze miały dosyć fajny zasięg, chciałem powiedzieć, ale mają słaby zasięg tutaj. Nie sięgają wszędzie, gdzie bym chciał. Chyba, że czekajcie, jakbym to sprzedał jednak. I wystawił gdzieś w tych okolicach. Czekajcie, gdybym ich postawił te szkielety, może nawet bez tego polepszania w tym miejscu, to objąłby oba kierunki, ten jeden. Ten by też objął oba kierunki. I główny cel miałbyś tutaj. I obejmuje jednocześnie i to, i to. Tabulatorem nie. Shiftem sprawdzamy, gdzie jest ten cel cały, czy jak to jest obejmowane, więc to jest jak najbardziej w porządku. Teraz tak, załatwmy tą stronę pierw. Czyli stawiamy pierw naszego pana od obrony, jedną sztukę tylko i wyłącznie. I dodajemy do niego jednego plującego. I jak tu wygląda nosi strzelania tych pozostałych, czyli tych panów? Sięgają tutaj. Kurczę. Czekaj, muszę to rozplanować, bo nie grałem w tą mapkę jeszcze tym zestawem. Tutaj byśmy dali w ten sposób, że tutaj damy tego kolesia. I teraz tak o... byśmy ustawili, czekajcie, tutaj jest w tą stronę, oni przyjdą tutaj, ale musimy tam i tak się obronić. No bo wiecie, to rozplanowujemy teraz troszeczkę w inny sposób niż zazwyczaj. A czemu by nie, troszeczkę tutaj pokombinujmy z tymi ustawieniami, żeby to wyglądało jak najbardziej tutaj ciekawie. Oni mi z tej strony wychodzili, więc ustawiliśmy tutaj na razie szkielety. Tu mamy kilka szkieletów też poustawianych. Pierwsza fala oczywiście nie będzie aż tak bardzo skomplikowana. Możemy tutaj sobie pozwolić na małe niedociągnięcia na początku. Później oczywiście będziemy musieli ten most mocno rozplanować. Ale na początku jak najbardziej malutkie tutaj błędy jeszcze gra nam powinna wybaczyć. W późniejszym czasie oczywiście będzie gorzej. To już każdy najmniejszy błąd już będzie niewypaczalnym wręcz błędem. Ale na początku samym te pierwsze kilka tam fal, oczywiście są jak najbardziej w porządku. Dlatego tutaj mamy jednego kolesia rozstawionego, postawimy jeszcze jednego dla pewności, tam też postawimy jeszcze dwóch. Dodamy mu chyba jeszcze jednego tutaj plującego.
Więc to będzie jego główna linia obrony, tak naprawdę ci plujący. I tutaj również zrobimy w bardzo podobny sposób, żeby ustawimy tych pod siódemeczką, czyli naszych łuczników. Nawet dwie sztuki, a czemu by nie? I jeszcze jednego byśmy ustawili w tym miejscu łucznika. W ten sposób. No dobra, na razie nie mam zielonego pojęcia, czy ten build ma prawo bytu w ogóle. Bo mówię, to jest bardziej taki testowy. Na tej mapce nie grałem tym buildem. Ja tutaj grałem wtedy, jak jeszcze głównie zajmowałem się moim rangerem, łucznikiem. On bardzo fajnie tutaj sobie w tych misjach radził. Ale z tym panem jeszcze nie grałem tutaj, dlatego będzie o tyle ciekawiej. Będzie większa zabawa, jak to w ogóle wyjdzie nam. Okej, polepszmy tutaj łuczników, no i lećmy, po prostu tutaj nie przedłużajmy. Więc naciśnij, jakbyś mógł. No i zobaczymy, co z tego tak naprawdę nam się teraz uda. Ja chyba mam jakiś upgrade, miałem, nie pamiętam na którym kolesiu. Czy miałem to na cyborgu, czy jednak ten upgrade do większej ilości kasiory zrobiłem sobie na łuczniku. Już teraz nie pamiętam naprawdę, kto miał ten upgrade na więcej kasy. Ale chyba łucznik jednak. No dobra. Ale jak mówiłem, chcę zupgrade'ować naszego cyborga. Potrzebuję w nim zdobyć ten wyższy level. To jest dosyć ważne, więc na tym się teraz skupimy głównie. Żeby ten level tutaj nabić jak największy. Jak tutaj? Na razie jest wszystko, będzie w porządku, nie ma też żadnych problemów. Pamiętajcie, że to jest poziom Nightmare 1, więc to jest troszeczkę trudniejsze. Też jak widzicie, już tutaj szarsą oczywiście padły standardowo, jak za każdym razem. Dlatego to widać, bo ten poziom już nie jest aż taki łatwy. Tutaj trzeba troszeczkę tutaj się zastanowić. Słucham. Padłem do dziurki. Padłeś do dziurki. Spoko. Okej. Jakby to nie brzmiało, to okej. Troszeczkę dziwnie to zabrzmiało, ale spoko. Niech ci będzie, w takim razie, że do dziurki wpadłeś. Właśnie, może tutaj na górze byśmy rozstawili też kilku tych strzelających. Nie byłoby takie głupie nawet. Wiesz, że ten łucznik, znaczy ten jeden wielkolb to nie ma większego prawa bytu, bo on jak się tutaj nie strzela. Więc tego tu polepszy, a tego sprzedajmy. I zamiast jego dajmy tutaj kilku jeszcze łuczników na samą górę. Wiem, pewnie będziecie mi pisali, safe, jesteś dziwakiem, nie potrafisz dobrze tutaj to rozegrać, ale jak to już tłumaczyłem kilka razy, pamiętajcie, że ja gram for fun. Więc ja nie gram jakoś super ekstra zawodowo w to. No i tak samo nie chcę grać super ekstra zawodowo. Więc od razu wam to mówię, żebyście się nie dziwili. Tak, nie będę grał super ekstra, bo po prostu nie chcę. Nie mam ochoty takiej. Dobra. Postawię na kluczyku tutaj na górze. Będą oni tylko w jedną stronę strzelali. Spoko, wiem, że zmarnuję troszeczkę tutaj ich możliwości. Bo ten drugi łucznik tutaj nic prawie nie zrobi. A tutaj nie ma lotnych. A propos, nie ma chyba lotnych na tej mapie. No wiem, że oni to może mało zrobią. No ale zostawimy to tak, jak tutaj mamy aktualnie to zbudowane. Dlatego polepszymy tutaj tą linię obrony wszędzie. Ten poziom o jeden więcej. Ta strona jest polepszona w miarę, tam już ma ekstra łuczników. Tutaj polepszymy tych wielkoludów. Naszą główną linię odnośnie tanków. Tutaj jak najbardziej również to zróbmy. No i polepszymy tego na poziom jeszcze wyższy. I dodajmy mu jeszcze innego kompana, żeby tutaj jeszcze nawalał tym swoim ogniem. Co tu jeszcze możemy zrobić? Już chyba nie możemy nikogo więcej wybudować, więc to jest w porządku. Więc w takim razie ruszajmy z falą, ja po prostu w międzyczasie już na moim tutaj cyborgu. Oj, cyborg. No, dziękuję. Zupgraduję wieżyczki. Żeby one też tutaj miały jak największy ten damage. Ta strona jest głównie tutaj warta zupgradowania, gdyż tutaj jest tylko i wyłącznie ten jeden koleś, który musi wszystko na siebie, na klatę wziąć. Dlatego też jak najbardziej musimy tutaj mocno wzmocnić. Jeszcze brakuje mi dwóch kryształków. No dalibyśmy te kryształki wyślili ludzie, naprawdę. Czy złe... Złe orki. Orki, tak. Złe jesteś, naprawdę bardzo złe. Ja muszę ciebie tych punkcików tutaj nie dawać. Mamy 7 fal do pokonania, więc to jest standardowe. Standardowo już.
Ale jak widzicie sami, na razie nie mamy tutaj większych problemów. A propos, idzie teraz pan duży. Więc się rozkraczmy, wystawmy uda i po prostu go zjarajmy. No i niestety nas zrzucił. Specjalnie w tej postaci rozwijam troszeczkę mocniej. O, nice. Rozwijam troszeczkę mocniej życie, bo właśnie na takie sytuacje ono się jak najbardziej przydaje. Fakt, nie to miałem zrobić. Chciałem się wylecieć po prostu. Na razie jest chyba w porządku, żadna strona nie jest zagrożona. Nightmare 1 to jest poziom nawet wysokich przedmioty, jakie mam na moim abysie, właśnie są z poziomu Nightmare 1. Tutaj nie ma takich super ekstra, jakichś wypasionych tych itemków, więc to jest jak najbardziej odpowiedni poziom, jak dla naszej postaci. Zagradujmy tutaj tego pana, bo to się przyda. I teraz upgrade'ujemy wieżyczki, wszystkie i wszystko, co jeszcze nie ma tego poziomu wyższego, trzeba jak najbardziej tutaj podnieść, więc Sharkson, weź po prostu podnoś tam, gdzie uważasz. Tak naprawdę, bo tu już nie ma większego znaczenia, gdzie tak naprawdę się podniesie ten poziom. On i tak czy siak już musi się mniej więcej rozkładać porówno. Więc najlepiej rozwijaj tam, gdzie jest albo 50, albo 100. No i dobra, i startujemy z kolejną falą w takim razie. Czekaj, gdzie będzie iść bossik jakiś? A i nie zdążyłem przyuważyć, kurczę. Ale pewnie idzie z mojej strony, więc gdzieś z tych stron będzie pewien ten bossik, będzie tutaj nam podążał. Więc oczywiście musimy tutaj się przedostać. I kolejny przedmiot. Mistral. Czyli epic, tak? Mistral będzie chyba epic w tym przypadku. Tutaj widzicie, ta postać jest fajna, jak wam mówiłem w poprzednim odcinku. Nie nabiłem może jakiegoś ekstra levelu od tego czasu, bo to ile? Nabiłem może dwa levele. Dwa? Kurczę, nawet nie pamiętam teraz ile tych leveli, że to nabiłem w tej postaci od tamtego czasu. Teraz zjarajmy tego kolesia. Okej, okay, i zjarajmy tego. I szybko idźmy tutaj na pomoc jeszcze na dole. Więc się rozkraczmy. Tutaj idzie pan z bombą. Więc tym bardziej trzeba go szybciutko sfajczyć. Nice. Bardzo ładnie padł. Dał jeden itemek fioletowy. Natomiast na górze mamy epika. Bardzo fajne te epiki są. Ja muszę je sobie zostawiać, gdyż jak później moja postać nabije odpowiedni level, to te epiki się mi na pewno przydadzą. To jest łuk? Tak, łuk, ale double shot. To jest taki średni łuk tak naprawdę. Średnio lubię akurat z nim biegać, go używać. No ale zobaczymy, może kiedyś się do niego przekonam bardziej. Kiedy muszę pokazać wszystkie możliwe te kombinacje łuków, jakie są. No więc trzeba to wreszcie pokazać. Wszystkie możliwości, kombinacje, jakie tylko są w grze odnośnie każdej postaci. Będę miał pozbierać wszystkie łuki, jakie tylko są w grze. Trochę mi to zajmie. Tak naprawdę. Ale może takie coś kiedyś zrobimy. Napiszcie też, co sądzicie na ten temat. I tak samo możecie oczywiście pisać, jakie misje chcecie, żebyśmy wykonywali. Czy po kolei, czy jakie będę wykonywał, bo to będą różne osoby, tak naprawdę. Czy po kolei mam po prostu iść, tak jak mi wygodniej. Czy nie wiem, czy po prostu chcecie mi faktycznie podawać konkretne misje na konkretnym poziomie. Oczywiście pamiętajcie, maksymalnie mogę robić Nightmare 2. To jest max, bo Nightmare 2 robił na swoim łuczniku, który ma IPWR na poziomie 510. Więc według mnie troszeczkę o tych, że już chyba wiem, prawda, skoro taki już poziom osiągnąłem, więc też mówienie, że nic na temat gierki nie wiem, to jest całkowicie bez sensu. Jak tutaj to wygląda? Tutaj też oni idą. Dobra, rozkraczmy nóżki. No i zjarajmy ich. Patrz, to jest po prostu przecudne. DPS mój w pozycji rozkraczonej wynosi od 42 do 50 tysięcy, więc nawet fajny, prawda? Jest poziom jak nawet taki ciekawy. No tutaj widzę, że kurczę idą ci latający. Ale chyba nigdzie indziej ich nie ma. Jak tutaj ten sobie, on właśnie ma najgorzej. Według mnie, ale ma paradoksalnie nawet wysoki level. Więc tutaj jest w porządku, kurczę, wszystkie strony na razie się trzymają bardzo dobrze. Już czwarta fala poszła. Jakiegoś większego tutaj problemu póki co nie mamy. To jest nice. Łucznicy, jak widzicie, no tutaj ładnie nawalają. Oni też są polepszeni, mam specjalnie pod nich wykupione te...
Gryfy? Gryfy, kurczę, nie wiem jak się nazywa, ale będę mówił gryfy, bo tak przynajmniej jest to w World of Warcraft, tak na to się mówi. Takie po prostu upgrade'y do naszych umiejętności. Czekajcie, mam... Tak, to są te kulki, które ty nazywasz kulkami analnymi. Tak. Nie pytajcie, dlaczego on pyta o kulki, kulki analne. No ale on tak po prostu mówi. I już zapomniałem, zrobiłem się bez zboczeńca. Kłe. Tak. Jak tutaj, czekajcie, ile jeszcze zostało? Jeszcze jedna osoba. No i już. Donny. Kolejna misja. Kolejna fala wykonana. Dobra, w taki... Wow, nie spadaj! Cholero ty jedna, ty cyborgu. Cholerny. Dobra, tutaj idzie. Dobra, tego rozwiniemy na poziom kolejny, tego na poziom kolejny, tego tutaj zostawimy. O, dostałem jeszcze kasę. Czemu? Mogłeś ją wydać. Patrzę, wiesz. Mogłeś wydać, przecież tu nie ma większego problemu, przecież nic byś nie zepsuł, nawet gdybyś coś innego wrzucił niż potrzeba. Dobra, dawaj G i lecimy z kolejną falą w takim razie. Zobaczymy jak teraz nam to wyjdzie. To już będzie fala piąta. I tutaj przyjdą chyba te bossy teraz. Z dwóch albo trzech stron. Wiem, że na siódmej fali chyba pójdą ze wszystkich stron. O, to jest właśnie jeden z tych łuków, których ja nie lubię. Ten typ łuku. Jest strasznie słaby. No, jest taki peszkowaty, on jest ładny. Jest słaby, bo nigdy nie uzyskasz maksymalnego DPS-a na nim. Nigdy nie uzyskasz, bo musiał każdy strzał trafić. Jestem ciekaw, czy jest taki z gwiazdką. Nie, ja po prostu nie przepadam za nim, bo właśnie mówię. Głównie chodzi o to, żeby maksymalnie wyciągnąć swojego DPS-a. Dlatego ja przy łuczniku zawsze, a to naprawdę zawsze używam bursta. A ten strzelek shotgun, jak on się nazywał? Nie wiem, o którym mówisz. Aj, uciekłam! Kurde, mam mało życia, ale uciekłam! Ale to było piękne! Gdzie jest jeszcze bosik? Ej, gdzie jest ten drugi boss? Ginął też? Ej no! Nawet naprawdę dobra ta obrona jest! Serio myślałem, że tutaj jakieś problemy będą, a ona, kurczę, niszczy wszystko dosłownie, co się tylko pokaże w grze. Niemodzibilne działko przeciwlotnicze, to bomby nie padł. Ja jak to by Karimili nazwał. Działko lotnicze? Przeciwlotnicze. Przeciwlotnicze. Nie wiem o czym ty mówisz, ale okej. Okay. Ale ci wierzę oczywiście na słowo, żeby nie było. Nie wiem, naprawdę nie mam zielonego pojęcia o jakim działku aktualnie mówisz. Chyba, że mówisz o tych swoich strzałkach. Mówię o sobie. O tobie? Działko tak, przeciwlotnicze. Ale wiesz, że ty pewnie nie masz damage'u. Mam zbawę po bossa. Twój DPS jest na poziomie 17 tysięcy, to mój łucznik ma DPS 23 tysiące. Tak, ale krytyk czas. Tylko, że on oczywiście ma 23 tysiące na dwóch łuczników. A tutaj jest osiągany jeden łucznik maksymalnie. Atakuje, więc to też trzeba oczywiście wziąć pod uwagę. Dobra, ja już tutaj ruszam. Wydaj swoje punkty i lecimy. A mam je wydać. No, przydałoby się je wydać tak naprawdę. Nie żebym się tak czy tam się czepiał, prawda? No ale kurczę, chyba po to są punkty, żeby je wydawać. Chociaż mogę się oczywiście mylić. Jak tutaj idzie? Na razie tutaj jest spokojnie. Co? Jeszcze raz powtórz. Można je kitrać. Kitrać. Uwaga, rozkraczamy się i... Boss. No, koniec złapałem bossa, więc nice. Jak widzicie, no... Laseryk jest bardzo przyjemny. O, legendarny item po twojej stronie. Zdrowy mi łuczek, taki drugi. Na 50. Ciekawe, popatrzcie się. Chwileczka, moment i cała fala. Zginęła w tym samym momencie, w tej samej sekundzie wręcz bym powiedział.
No tylko teraz potrzebuję chwilę czasu, żeby się rozładować. Co? Twoja podfala? Tak, już są stacje i podstacje. Podstacje. Ojejku. Aż się boję. Aż się boję, co autor Sharkson miał na myśli. Ale dobra, ej, teraz będzie ostatnia fala. Wow, ale mam piękny itemik dla Monka. Dwa cyborgi po dwóch stronach. No to jest tak, to jest dla Monka, prawda? Tak, to jest Monkowy item. A to jest pod builda, w którym jesteśmy pod wieżyczki chyba. Aha, tak. To jest build na wieżyczki. Dla Monka. Może spróbuję sobie Monka pod wieżyczki zrobić. Mam Monka chyba na dosyć niskim poziomie, więc... Może fajnie było właśnie strzelić odcinki z kogoś na niższym poziomie, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda gra na poziomach początkowych. Napiszcie też, co sądzicie na ten temat. Pewnie kolejny odcinek, jeszcze jaki zobaczycie w tym tygodniu na kanale, będzie jeszcze z tej wersji na wyższym poziomie. Prawdopodobnie, bo jeszcze oczywiście go nie mam nagranego. Ale już przyszłe odcinki mogę nagrywać na poziomie niższym. Napiszcie też, co sądzicie na owy temat. Złote buty. Złote buty ci wyskoczyły. Tak, złote buty. Żebyś przynajmniej też tak można. Też tak można. Jedni mają złote buty, a inni są biedni jak ja. To wszystko dropi na 50. No tak, przecież jesteśmy na poziomie Nightmare 1 i ten poziom dosyć wysoki, więc... No nie dziw się, że tutaj są tak, aż takie dobre itemy. Ale ja na to nie się wszystko. Obozać na ale pamiętaj, dzięki temu, że gramy takie wysokie poziomy, to ci lepiej exp teraz leci. I pamiętaj, że czym szybciej teraz nabijesz expa, tym szybciej dojdziesz do tego poziomu 50, więc... Więc. Jak sam widzisz, tylko na plus to ci może wyjść. Tak. Nie jest, co masz tak źle. Czekajcie, jak tutaj... Na razie spokojnie, widzicie, czy sami moi łuczniki tutaj wygrywają. I tak naprawdę upgradowanie samych łuczników też ma sens, czyli strzelenie tylko i wyłącznie tej obrony, doklejenie z dwóch, trzech łuczników. No i tak naprawdę żadna linia nie ma większych szans. Okej, okay, lecę teraz bossy, pójdę pomóc na tej stronie. Ja pójdę na prawo może. Nie, strąciłeś mnie, gnoju głupi! A i tak ci to nic nie dało, ale prawie, że żem zleciał. Dosłownie, prawie, że. Gdzie ten olbrzymi? Aha, tam był, już go zjedli. Jest spoko, też tak można. Ledwo wystartował, już zginął. Spoko. Oczywiście, też tak można, jak najbardziej. Już nawet nie będę płakał z tego powodu, że on padł. O, tutaj troszeczkę pomogę tym laserem. Widzę, że mój kolej zaczyna padać już powoli. Ale jak widzicie, większego problemu z tymi misjami nie było. Trzech jeszcze tylko tam tutaj zostało dzielnych wojowników, czyli to są akurat ci tutaj bombiarze, co tam byli. No i misja jest wygrana. Napiszcie, co sądzicie na temat tego naszego buildu, naszych taktyk, czy można tak to nazwać, w odnośnie bardziej ustawienia mojego Abyssa. No i ogólnie, jak wam się ten odcinek podobał, jestem bardzo ciekawy waszych komentarzy na ów temat. Słucham. Fioletowy. I level nabity, przynajmniej tyle. Nice. I tak się tutaj nic nie założę z tego, nawet się nie patrzę na te itemy, bo jak mówiłem, nic z tego i tak się nie założę. Ja zbieram wszystkie itemy bardziej po to, żeby je wykorzystywać teraz do upgrade'owania pozostałych rzeczy, jak również odkładania już tych rzeczy, które założę sobie, jak tylko nabiję 50 level na tej postaci, bo też warto takie rzeczy sobie zawsze odkładać, bo wtedy jak nabijacie 50 level, automatycznie zakładacie sobie lepsze itemki i od razu przyjemniej wam się gra, bo o to właśnie tutaj chodzi, żeby levelować, zdobywać coraz to lepsze przedmioty, więc... Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka i spotykamy się kolejnym. Na razie wszystkim. Do widzenia.